Witam serdecznie. Dzisiaj sieją cukinie. Sieją donice, takie doniczki torfowe. One mają coś około 400 litrów pojemności. Mam tutaj 24 sztuki. Wysiewamy je. Myślę, że tu chyba najwyższy już moment, najlepszy moment, żeby je wysiać. Później, oczywiście, jak wyrosną, to będziemy sadzić je do gruntu. Jest to cukinia polskiej odmiany Astra. Bardzo dobra na nasz polski klimat, warunki. Odporna na różne choroby, szkodniki. Tutaj jeszcze jedną mam rozpieczętowaną, tak jak ona wygląda. Są to bardzo ładne ziarenka. Patrzcie, tutaj ich sporo jest, to jest około 20 sztuk. Nie wiem, czy musiał tutaj to nic dokupić, bo mi nie starczy na te wszystkie cztery paczki. Ale na razie posiejemy to, co mam. Cukinia jest bardzo łatwym warzywem do uprawy. Bardzo smacznym, szczególnie jak jest młoda, jeszcze nie wyrośnięta. No nic, napełnię najpierw donicę ziemią. Mam taką ziemię do warzyw. Nie jest to na najlepszej jakości. Już kiedyś siałem różne pomidory, ogórki. Powiem szczerze, że słabo się nadaje. Słabe są z niej wyrastają sadzonki. Ale myślę, że do cukinii będzie odpowiednia. Mam tu już kilka napełnionych, także dopełnię resztę i pokażę, jak dalej, jak sieję te nasionka. Zaletą tych donic torfowych jest taka, że można je później posadzić do gleby całość. Nie trzeba wyciągać sadzonki, bo sadzimy normalnie z tą donicą, ona się rozkłada. Nie ma żadnych problemów. Jest biologalna, także fajny plus tego. Napełniamy po prostu. Wkładam do worka. Nic szczególnego, ani trudnego. Tak zostawiam z pół centymetra brzegu donicy. Jak widać, robię to w kuchni. Ale to mi nie przeszkadza. Dobra, to ja sobie napełnię swoją donicę i później pokażę, jak sieje nasiona. Mam już donice napełnione. Jak się okazało, tu producent podaje na opakowaniu, że są 24 sztuki, a wyszło mi, że mam 23. Czyli o jedną sztukę mnie oszukano. No trudno, to nie problem. Zobaczę jutro w sklepie, gdzie kupowałem, na innych opakowaniach, jak to wygląda. Czy też tak jest? Ale to nic, teraz tak, najważniejsze przed posianiem warto byłoby podlać wodą. Tu mam butelkę po biohumusie, ale to jest tylko pusta butelka. To jest zwykła woda z kranu.
Ta ziemia, no powiem szczerze, no nie jest za idealna. Już widzę po wyglądzie tej gleby. Ale mam nadzieję, że to raczej nie wpłynie na wzrost cukinii. Troszkę przelejemy, też nie za dużo, żeby nam doniczki się nie rozpuściły. No nie, ta gleba pewnie jest niefajna. Nie polecam do zakupu. Nie będę już mówił, kiedy z marki, bo nie chcę tutaj robić antyreklamy. Po prostu trzeba zwracać uwagę na to, co się kupuje. Chociaż w worku tego nie widać. Żeby też nie przesadzić z tą wodą. Nawet ta woda, tak powiem szczerze, że nie chłonie w to podłoże za bardzo. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaki będzie mały eksperyment. Dobrze, tu mamy podlane. Chociaż to wygląda, aby nie było w ogóle podlane. Ale dobra, bo przesadzę. Ok, mamy podlane. Tu mam takie narzędzie, typu jakiś marker. Robimy otworki głębokości około 2 do 3 cm. Się trochę płoto zrobiło. Coś, ta gleba jest chyba słabo przepuszczalna. Ok, mamy otworki i wrzucam po jednym ziarenku. Bardzo ładna ziarenka. Wrzucam po jednym do każdego. Można wrzucić po dwa. Tylko z tym, że jeśli rosną dwa, to drugi pęd czy krzaczek cukinii nie wyrywamy, tylko ten słabszy po prostu odcinamy, bo ponieważ cukinia nie lubi, jak się je narusza system korzeniowy, to lepiej po prostu ten słabszy odciąć. Ok, dobra. Tak jak mówiłem, jedna paczuszka spokojnie wystarczyła. Delikatnie powciskam, głębiej troszkę. Żeby tam ładnie usiadły na dnie tego otworu. Ok. I zasypujemy. Delikatnie zagniatamy. No naprawdę, to podłoże mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, co to z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. Już kiedyś też w tym samym sklepie ogrodniczym zakupiłem też glebę. I też była niedobra. Obiecałem, że już do tego sklepu więcej nie pójdę, nie kupię, ale jakoś nie było okazji, czasu, żeby gdzieś indziej szukać, po prostu znowu kupiłem i znowu żałuję. Ok, jest posadzone. Delikatnie jeszcze raz po prostu przeleję. O! Właśnie, tu mi wypłynęło. I widzicie, tu takie się błoto teraz zrobiło. To jest w ogóle porażka ta gleba. Jest naprawdę porażka. Staram się delikatnie podlać, żeby mi te ziarenka się nie wymyły. W sumie mógłbym jeszcze tutaj dosypać. Chyba to zrobię. Po prostu wypłukuję te nasionka. I dosypę tej ziemi jeszcze. Za chwilę. Z wierzchu.
na tej ziemi troszkę ona usiadła. To było na początku 0,5 cm do rantu, to teraz jest prawie albo nawet ponad centymetr. Ok. Jeszcze delikatnie gnieciemy. Nasionko sobie tam fajnie. O, już tutaj widzę, że te doniczki mi popuściły wody. Trzeba je będzie ustawić na jakimś podstawce najlepiej. Dobra. Brudne łapy. Ja teraz sobie dosypię troszkę ziemi do równo donicą i odstawię i czekamy, aż coś wyrośnie. Dziękuję. Zapraszam do oglądania filmu. I zapraszam na kolejne filmy.